Jest dzisiaj z nami połowa zespołu Sióstr Goławskich, Ewa Goławska, wokalistka, aktorka, a także żeglarka. Cześć Ewo! Dzień dobry, witam! Ewo, powiedz nam, skąd taki, a nie inny pomysł i co chciałyście przekazać tym waszym nowym singlem? Nasz nowy singiel, Niebo nad statkami, chyba ukazał się po jednym z rejsie, bo inspiracja powstała na jednym z rejsów w Chorwacji, niecały, ponad rok temu, bo to już było w kwietniu. I tak naprawdę większą część całej piosenki i tekstu napisała Kasia. Jestem tu ja, ale ja w równym stopniu będę o tym opowiadać, bo tak samo czuję te same emocje, które ona miała podczas pisania tej piosenki. Umówmy się, bo gdybyśmy podpisali belkę Kasia Goławska, to niewiele osób tak by się poznało. Kasia mówi, spokojnie. Powiedz, że jesteś Kasią. Może się nikt nie zorientuje. Pieprzyki można zawsze przemalować. W każdym razie ona nie może być ze mną teraz, może wytłumaczę, bo jest właśnie w drodze na kolejny rejs. Miejmy nadzieję, że może powstanie nowa piosenka. Okej, ale wróci do tematu singla. Tak, piosenka powstała w Chorwacji podczas jednego z pięknych rejsów, gdzie działy się różne piękne przygody. Kto trochę żegluje, to myślę, że wie, o co chodzi. Wschody, zachody, zachody i wschody, jak ptaki, co budzą się ze snu. To każdy żeglarz, każdy załogant może przeżywać na swój sposób. I stwierdziłyśmy, że takie piękne wschody i zachody, takie piękne cuda natury są warte wyśpiewania ich. Można śpiewać całe życie, ale chciałabym, żeby te najważniejsze momenty podczas naszego rejsu, jak wschody i zachody, jak ten codzienny cykl, jak budzi się życie, budzi się dzień i na wieczór zasypia, chciałyśmy, żeby były pokazane w muzyce. Do teledysku wrócić czy nie? Za chwilę teledysk. Zadam się pytanko o tym teledysku, spokojnie. Tak. No to właśnie. Tekst napisałyśmy wspólnie. Czyli tekst napisałyście wspólnie. Tak. A powiedz mi, skąd taki pomysł, taka koncepcja na teledysk? Bo jednak w teledysku nie ma jachtu, jest to samochód osobowy i to powiedziałbym klasyczny samochód osobowy. Natomiast no nie ma statków. Dlaczego? Ponieważ w szkole, którą również z Michałem kończyłam, uczono nas, że nie można pokazywać tego, o czym się śpiewa, czy o czym się mówi, co się deklamuje. Więc od razu, na samym początku wyrzuciłyśmy pomysł, że będziemy pokazywać wodę, wschody, zachody słońca i statki. Nie, tego robić nie chciałyśmy i tego byłyśmy pewne. W kwietniu tamtego roku powstał pierwszy pomysł na teledysk. Ale po 2 miesiącach stwierdziłyśmy, że nam się nie podoba, że widz chyba tego nie poczuje. Może nie będę zdradzać, bo go nie ma. Drugi teledysk też nie wyszedł. Stwierdziłyśmy, że chyba do 3 razy sztuka i ten teledysk, który się teraz ukazał, uważamy, że jest chyba najbardziej trafny. Pokazuje drogę, pokazuje jakby kino drogi, gdzie my w szczytowym, kulminacyjnym momencie patrzymy na zachód słońca. Zmienia się barwa, zmienia się kolor, zmienia się światło i to jest taki punkt kulminacyjny, gdzie ten refren wybrzmiewa. I wtedy tak naprawdę jest clue całej piosenki. Dobra, no to wobec tego powiedz nam jeszcze tylko, co dalej? Co dalej zamierzają Siostry Goławskie, gdzie teraz was będziemy mogli zobaczyć? No i jaki kolejny singiel, może płytę macie zamiar światu pokazać? Tak, płyta będzie już niedługo, o niej myślę na razie nie mówić, ale kolejny singiel ukaże się za 1,5 miesiąca, też z klipem, od razu z klipem wideo. Myślę, że kolejną inspiracją może już będzie kolejny rejs, który przed nami. Planujemy teraz przez wakacje dużo żeglować i dużo koncertować, czyli z rejsu przepakowujemy plecak i lecimy na scenę. Tak zapowiadają się nasze najbliższe miesiące. Czyli rozumiem, będzie dużo emocji, dużo wydarzeń, wyzwań, przygód, no i mimo wszystko, mimo pracy, dobrej zabawy. Tak. Wobec tego, Ewo, my wam życzymy wszystkiego dobrego, dużo koncertów, jeszcze więcej fanów, udanych płyt i udanych oczywiście rejsów. A państwa zapraszamy serdecznie do odsłuchania najnowszego singla Sióstr Goławskich pod tytułem Niebo nad statkami. Niebo nad statkami.